Khan Academy w Cuna w stanie Idaho. Ślubuje wierność fladze Stanów Zjednoczonych Ameryki i republice, którą symbolizuje. Jeden naród, nad nim Bóg. Naród niepodzielny, wolność i sprawiedliwość dla wszystkich. Jest nacisk na technikę, zwłaszcza w Idaho. Bardzo się bałam, że odstawią nauczycieli na boczny tor i wprowadzą komputery. Że będę bezużyteczna, że stanę się niańką, opiekunką. Przestanę być nauczycielką. Kiedyś nie lubiłam matematyki. Mam dysleksję. Było mi ciężko. Nie przepadałem za matematyką. Przed Khan Academy nie lubiłem chodzić do szkoły i całymi dniami robić ćwiczeń. A gdy wprowadzili Khan Academy, ocknąłem się. Inne przedmioty dalej mnie nudzą, ale mówię, przynajmniej jest matma. To prawdziwa bomba. Myślałam, że ta metoda oddali mnie od uczniów. Że oni będą siedzieć przy komputerach i stracimy kontakt. Bałam się, że powstanie dystans. Tymczasem jest odwrotnie. Teraz, kiedy jest Khan Academy, korzystam z filmów i podpowiedzi oraz z pomocy pani Harris, bo wciąż jest naszą nauczycielką. Obecnie uczę lepiej niż przez ostatnie 13 lat. Mam czas na indywidualną pracę z dziećmi. Uczę tego, czego potrzebują i kiedy potrzebują. Czy to ma znaczenie? Nie, bo wystarczy poprawnie skrócić. Już nie jest tak, że czekam, aż pani sprawdzi moją pracę i w tym czasie jeszcze 20-30 zadań rozwiązuje źle. Myślą, że umieją robić te zadania. Sprawdzam, a tu wszystko źle. Nie mieli pojęcia. W Khan Academy już po jednym zadaniu wiedzą, czy sobie poradzili. Jeśli nie, to klikając w etapy rozwiązania, zobaczą, gdzie popełnili błąd. I następnym razem będzie dobrze. Nie muszę wtedy przy nich siedzieć. Mogę uczyć. Grupa pracuje, dzieci rozwiązują zadania przy swoich stolikach. W razie kłopotów podchodzą do mnie. Zresztą mają więcej możliwości. Kolegów, materiały Khan Academy. Mogą więc bardzo dużo nauczyć się sami. Ja wkraczam, by pomóc lub gdy trzeba wybiec z materiałem do przodu. Nie szło mi dobrze, a teraz uczę innych. Pomagam im rozwiązywać zadania. Umiesz coś, uczysz innych. A jak czegoś nie umiesz, to ktoś nauczy ciebie. Jakbyś był nauczycielem i uczniem jednocześnie. Tak jest po prostu lepiej. Mówię ludziom, jeśli mi nie wierzycie, przyjdźcie. Poczujcie tę moc w klasie. Zobaczcie, jak powstają więzi, jak pilnie dzieci się uczą co dzień i jak bardzo są z siebie zadowolone. ...232 nauczycieli. Ponad 12 800 uczniów. 48 szkół. 570 klas.